Dziękuję. Zatrzymujecie mnie jak jakiegoś przestępcę. O co chodzi? Nie byłoby to konieczne, gdyby od początku powiedziała nam pani całą prawdę, a pani nas okłamała. Wiem, że była pani pod domem tamtego wieczora, kiedy mąż spotkał się z Laurą Baranowską. Mężowi powiedziała pani, że jedzie z koleżankami do spa. W rzeczywistości wypuszczyła pani samochód, żeby go śledzić. Proszę nie zaprzeczać. Miejski monitoring zarejestrował, jak pani za nim jeździ. Zapomniałam, że tu nie wolno palić. Często pani tak jeździ za mężem? To był pierwszy raz. I co, podejrzewała go pani o zdradę? Krystian zawsze fundował mi różne wyjazdy. A ja cieszyłam się, jak go głupio, że mój mąż tak o mnie dba. Tylko za którymś razem moja koleżanka zobaczyła go w knajpie z jakąś młodą dziunią. Tym razem postanowiła się pani przekonać na własne oczy. Co pani widziała? Jak wychodzą razem z baru. Dupek zabrają do naszego domu. A pani po prostu siedziała w samochodzie pod domem i spokojnie paliła papierosa? Chciałam tam wpaść, urządzić im piekło. Chciałam wygarnąć wszystko Krystianowi. A zamiast tego zwyczajnie się rozpłakałam. Czułam się tak upokorzona. Rozumiem, ale była pani też zapewne wściekła na męża i kobietę, która z nim uprawiała seks. Chyba pani nie myśli, że jej coś zrobiłam. A zrobiła pani?